Jak zaczęłam czytać tę książkę, to już po kilkunastu stronach pojawiło mi się w głowie takie pytanie: dlaczego ja jej wcześniej nie znałam? I odpowiedź pojawiła się dość szybko. Sprawdziłam datę wydania, 2020 rok, wszystko jasne, nie miałam prawa po prostu na nią wcześniej trafić. Ja w ogóle lubię formę dialogu. Czyli takie książki, które wyglądają jak jeden wielki, bardzo długi wywiad, to jest po prostu idealne dla mnie i uwielbiam to czytać. I myślę też, że taki rodzaj książki ma zupełnie inną wartość. Mamy możliwość zobaczenia często w różnych tematach dwie strony medalu albo dwa różne poglądy i pewną taką argumentację, którą przedstawia na przykład osoba zapytana. Dlatego to jest naprawdę bardzo ciekawe. Jeśli chodzi o tę książkę, to ja myślę, że ją powinna przeczytać każda kobieta bez względu na wiek. Powinni ją też przeczytać mężczyźni, jak najbardziej tutaj uważam, że to też będzie dla nich wartościowe. Natomiast kobiety szczególnie dlatego, że w naszej kulturze, w naszym społeczeństwie, w polskich domach nie rozmawia się na większość z tych tematów. Nie mówi się o seksualności, nie mówi się o zdrowiu kobiecym, nie mówi się o intymności, nie mówi się o dbaniu o swoje ciało. Także myślę, że tym bardziej jest to bardzo ważne, żeby po tę książkę sięgnąć. I to, co ja zrobiłam, czego nigdy nie robię, to przeczytałam też negatywne komentarze w sieci na temat tej książki, bo znajoma wspomniała mi o tym, że takowe się dość mocno pojawiły. I powiem Wam szczerze, że te komentarze potwierdziły tylko to, co ja wiem już od dawna i to, co ta książka też jakby, o czym ta książka w pewien sposób mówi, to, że mamy bardzo poważny kryzys kobiecości. Te komentarze wstrzeliły się totalnie w ten problem i ja myślę, że naszym zadaniem jest to, żeby po prostu o tej książce mówić, o tych tematach mówić i w pewien sposób uświadamiać nasze otoczenie. Także gorąco Was namawiam do przeczytania, polecam serdecznie. Jak już przeczytacie, to dajcie znać, jak Wam się podobało.